Jedyne takie wydarzenie w regionie, gdzie mamy magię, mamy zdrową żywność, mamy żywą wodę, mamy wszystko, co związane z ezoteryką. Ziołolecznictwo, powrót do natury, taką magię, ale nie magię na zasadzie czarnej magii, że gdzieś tam jakieś tam latanie na miotłach, tylko po prostu taki powrót do natury, taki zdrowy tryb życia, powracanie do tego, co było kiedyś, to, co w nas zaginęło z postępem cywilizacji. Wracają do łask zioła rodowe. Nie wiem, czy ludzie słyszeli o tym, ale ja chcę nagłośnić, że bardzo ważne jest teraz w tych czasach uwalnianie rodu, czyli uwalnia się osoba zażywająca zioła rodowe, na którym są robione właśnie rytuały słowiańskie. I zażywając taką kurację rodową, człowiek uwalnia w sobie traumy dziedziczone z pokoleń, 7 pokoleń do tyłu, z 7 pokoleniami do przodu. I to jest po prostu, to są zioła, które uwalniają twoje traumy, sprawy, które są związane z nieprzebaczeniem, z nieudanymi związkami, powiedzmy, różne, jesteśmy pokolenie, nasze pokolenie naszych dziadków było to pokolenie wojenne, pokolenie przemocy. I teraz jest czas uwolnienia tego, żebyśmy mogli właśnie ruszyć jakby w tą nową przestrzeń nowej ziemi jako wolni. Żywa woda to jest coś niezwykłego. Można powiedzieć, że to jest woda, która pochodzi z natury. Woda strukturalna, woda z lodowca. To jest woda, która dokładnie wnika do naszej komórki i oczyszcza nasz organizm. Nawadnia, dodaje energii, jest wodą alkaiczną, jest wodą, która poprzez to, że systematycznie ją pijemy, ona, jeśli w ogóle chce pić. I ponieważ ona pochodzi z natury, to można zrobić takie doświadczenie i mamy takie doświadczenia, że dać psu miseczkę wody, która jest z kranu i miseczkę wody żywej. Na 100% wybierze wodę żywą. Zwierzęta są bardzo mądre. Zioła są wszelakie, pozyskiwane są oczywiście ręcznie, najlepiej i przede wszystkim z lasu, bo tam jest surowiec, jest w najczystszej postaci i jest wtedy największą ma moc, tak bym to ujął, bo na przykład jest duża różnica pomiędzy tym, co się zbiera obok rowu jakiegoś tam przy drodze, to ten surowiec jest absolutnie nie do użycia w żadnej maści czy w żadnym kremie, a na przykład to, co jest w lesie, zbieramy z chęcią, idziemy tam oczywiście poddychać świeżym powietrzem, a przy okazji robimy swoją robotę, czyli zbieractwo. Są i kremy, są i maści, są nawet tusze do rzęs, które robimy. Staramy się zachować tradycję i przy okazji w formie jakichś tam ładnych opakowań z duchem czasu i po prostu robić to tak, żeby po prostu było i na czasie, i z tradycją.